Numerek 2 to nasza szkoła. 50 lat już dzwonek jej na lekcję woła. To fragmenty hymnu publicznej szkoły podstawowej numer 2 imienia Jana Christiana Andersena. Ta szkoła jest nasza, a skoro ta szkoła jest nasza, to jest na pewno fajna szkoła. Jubileuszowa uroczystość była okazją do wspomnień, wyróżnień byłych i obecnych dyrektorów oraz nauczycieli i pochwalenia się sukcesami szkoły. Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in. radomscy parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, władz Radomia, służb mundurowych i miejscowej parafii oraz społeczność szkolna. Szczególnie gorąco został przywitany pierwszy dyrektor szkoły i jej twórca Mieczysław Żelazny. Z okazji 50-lecia publiczna szkoła podstawowa nr 2 otrzymała od marszałka województwa mazowieckiego medal Pro Mazowia. Dla mnie najistotniejszą rzeczą w każdej szkole, szczególnie w szkole podstawowej, to nie jest ilu jest olimpijczyków, jaki jest ranking, tylko jest po prostu kto opuszcza tę szkołę. Na ile wartościowy jest to człowiek, na ile my tutaj na pierwszym i na drugim etapie edukacyjnym pokażemy temu młodemu człowiekowi, jak ma dalej postępować w swoim życiu. Publiczna szkoła podstawowa nr 2 istnieje od września 1964 roku. Pierwotnie miała numer 35 i nosiła imię 20-lecia PRL. Od 2001 roku szkoła na Borkach ma numer 2, a od 2003 roku nosi imię Jana Christiana Andersena. W swojej historii miała 5 dyrektorów, 318 nauczycieli, a ukończyło ją ponad 5300 absolwentów.